Mamy już godzinę 19, więc powoli będziemy zaczynać. No i na początku bardzo serdecznie chcielibyśmy powitać wszystkich gości. Witamy prezydenta miasta Żyrardowa, Lucjana Krzysztofa Chrzanowskiego. Wraz z małżonką. Panią dyrektor Wydziału Edukacji, Urszulę Wieczorkiewicz-Tkacz. Panią dyrektor Liceum Beatę Sawicką. Panią wicedyrektor Agnieszkę Przyjankowską. I przedstawicieli mediów publicznych. Bardzo serdecznie chcielibyśmy również powitać wszystkich nauczycieli, a w szczególności naszych wychowawców, wychowawców klas czwartych. I szczególne powitania należą się również naszym rodzicom, dziadkom, ciociom, wujkom, wszystkim bliskim, którzy dzisiaj tutaj z nami są i będą oglądać nas na parkiecie. Jeszcze? Nie możemy zapomnieć też o naszych tegorocznych maturzystach, bo to w końcu dzisiaj jest ich wieczór. Także wielkie brawa dla nich. Szanowni Państwo, koledzy i koleżanki, nikt z nas chyba nie przypuszczał, że ten dzień przyjdzie aż tak szybko, bo sam pamiętam 1 września 2020 roku, kiedy zaczynaliśmy naukę w tym liceum i pierwsze, co mi przychodzi do głowy, to konkurs na krzyk pterodaktyla. Ale jeszcze lepiej od konkursu wspominam swoją pierwszą lekcję z profesorem Sławomirem Maszewskim i myśl, oho, będzie ciężko. Ale tak naprawdę tak ciężko nie było. Oczywiście nie mówię, że profesor Maszewski nie jest wymagający, ale wszystko było w normie. I po krótkim czasie nauki w szkole przyszło okres nauczania zdalnego.
Każdy z nas przyzna, że matma na zdalnych była fascynująca. Ale nawet z tak specyficznego okresu, jakim było nauczanie zdalne, myślę, że jest to wspominać. Problemy z mikrofonem, posiedzenia na Discordzie z przyjaciółmi, to są takie rzeczy, które będziemy przywołać z uśmiechem i za kilka lat, no, będzie miło po prostu myśląc o tym. Ale pandemia skończyła się, wróciliśmy do szkoły, znowu mogliśmy zobaczyć naszych przyjaciół, ukochanych nauczycieli, znajomych, a czas w szkole umilały nam wycieczki. I od razu powiem, co było w Bieszczadach, zostaje w Bieszczadach. Ale oprócz Bieszczad był też wyjazd na kajaki z panią profesor Dorotą Minkowską do Sulejowa. Był biwak w Garczynie koło Kościerzyny z profesor Danutą Paluchowską. Wyjazd do Krakowa z panią profesor Kingą Sałaj i wiele, wiele innych. I oto jesteśmy. Zostało nam 100 dni do matury. 4 lata minęły jak zamrugnięciem okiem. Ale jak ktoś za 20 lat spyta się mnie, co najbardziej zapamiętałem z liceum, to powiem, że ludzi. Ludzi uśmiechniętych, pełnych pasji, bo właśnie liceum dało nam taką super szansę, gdzie nigdzie indziej jej nie doświadczymy, poznać się. Bo tyle osób, ile poznałem w liceum, no to nie wystarczy jedna ręka, aby policzyć, ale 2, 3, 4. Wiele pięknych, wspaniałych ludzi. Też trzeba byłoby policzyć, ile miłości powstało w liceum. Też z 2 ręce by się przydały. I właśnie tego chciałbym wam życzyć na koniec, żeby te znajomości, przyjaźnie zawarte w liceum, żeby one nie skończyły się na nim. Żeby przetrwały te liceum i żeby towarzyszyły wam jak najdłużej. Tak więc macie kontakt jak coś to. Dziękuję. Ja myślę, że tutaj dla Bartka ogromne brawa się należą. I po takich pięknych słowach zapraszamy jeszcze panią dyrektor Beatę Stawicką, bo ona też ma nam trochę do powiedzenia, także. Witam bardzo, bardzo serdecznie na tej wspaniałej studniówce 2024. Wszystkich zaproszonych gości, nauczycieli, wychowawców, rodziców, wszystkich przyjaciół Czerwoniaka, witam media i witam was, kochani maturzyści Liceum Ogólnokształcącego im. Stefana Żeromskiego w Żyrardowie. To wyjątkowy dzień, to wyjątkowy wieczór. Co prawda Bartek powiedział, że do egzaminu dojrzałości zostało 100 dni. Ja tu troszeczkę wprowadzę dokładności. 114 dni. Mówiłem, pasowało do przemówienia. Także, kochani moi, macie jeszcze 114 dni na to, żeby uzupełnić jeszcze te braki, jeśli jakiekolwiek występują. Ale ja myślę, że już ich nie ma. Już teraz w tej chwili pozostało wam tylko i wyłącznie powtarzać materiał i przygotować się do tego bardzo ważnego dla was egzaminu, ponieważ ten egzamin otwiera wam drzwi na świat. Otwiera wam drzwi do dalszej edukacji i później do spełnienia się w zawodzie. Życzę wam, aby ten wieczór był wieczorem najwspanialszym, żebyście zapamiętali go na długie, długie lata i później wracali do tego wieczoru z miłymi wspomnieniami. I jeszcze chwila jedna bardzo ważna, którą chciałabym się z wami podzielić, bo stoi przed wami ogromne wyzwanie, jeśli chodzi o egzamin dojrzałości. Wasi poprzednicy, czyli rocznik 2023, fantastycznie zdał egzamin maturalny, ponieważ szkoła po raz kolejny jest srebrną szkołą 2024. W rankingu perspektyw
przesunęliśmy się o 115 miejsc i w tej chwili zajmujemy 259 miejsce w Polsce. Jesteśmy na 74 miejscu w województwie mazowieckim. Mamy 267 miejsce, jeśli chodzi o zdawalność egzaminów maturalnych. I znaleźliśmy się wśród 200 szkół olimpijskich na 154 miejscu. Także kochani, poprzeczka jest bardzo wysoko dla was powieszona. Ja myślę, że za rok, jak będę stała, może nie w tej sali, ale pewnie na studniówce 2025, będę mogła się też pochwalić waszymi sukcesami. Tego wam naprawdę z całego serca życzę. Na zakończenie chciałabym bardzo podziękować panu prezydentowi, który jest zawsze z nami w tych ważnych dla nas chwilach. Chciałabym podziękować wychowawcom klas czwartych, którzy opiekowali się wami przez te na razie 3,5 roku, ale jeszcze to pół roku zostało. Chciałabym podziękować nauczycielom, którzy jak tylko mogli wpajali wam wiedzę, a wy tą wiedzę żeście wchłaniali. Pragnę podziękować rodzicom, dzięki którym jesteście tutaj dzisiaj z nami i życzyć wam wszystkiego, wszystkiego dobrego. Dobrej zabawy. Dziękuję. Dziękujemy pani dyrektor i mamy dla pani dyrektor bukiet kwiatów. Teraz na scenę bardzo serdecznie chcielibyśmy zaprosić pana prezydenta Lucjana Krzysztofa Chrzanowskiego. Widzę, że tutaj z panem prezydentem idzie jego małżonka, także przywitajmy ich ogromnymi brawami. Dziękujemy za zaproszenie na ten wspaniały bal maturalny, który za chwilę się dla was zacznie. My trochę, ile to mogło być lat temu? Nie mów głośno, ile lat temu to było. No, w sumie niedawno też mieliśmy studniówkę, potem maturę pisaliśmy. Jakoś się udało. Chodząc tutaj, słuchajcie, żeby trochę rozładować napięcie, powiem wam, że doznałem pewnego déjà vu. Dlatego, że chcieliśmy się bardzo z wami zintegrować. A pani, która stała w drzwiach, powiedziała, grono nauczycielskie na lewo. A déjà vu dlatego, że kiedyś, dawno, dawno temu, to chyba były studia podyplomowe w SGH dla tych nieco starszych SG PiS, z kolegą chcieliśmy usiąść sobie właśnie i zintegrować się przede wszystkim chyba z koleżankami z roku. A pani woźna podeszła i mówi tak, panowie profesorowie, to siadacie w pierwszym rzędzie. Tak było, słuchajcie. Mówię tylko o tym po to, że wszyscy dzisiaj wam zazdroszczą tego, jak wspaniale wyglądacie i że całe życie przed wami. To jest wasz atut, właśnie wiek, młodość, głowa pełna pomysłów i zapału do tego, aby osiągać dalsze sukcesy. Bo to, że dzisiaj jesteście na tej sali, to już jest wasz ogromny sukces. Wasz sukces, waszych rodziców, pani dyrektor i waszych wspaniałych nauczycieli. 114 dni, dużo, słuchajcie, czasu. Z maturą to czasami bywa jak z tą dietą, od poniedziałku. No i też można, słuchajcie. Więc nie trzeba się do końca przejmować, aczkolwiek cele w życiu sobie trzeba stawiać. Ja jestem dumny z was, o czym już powiedziała pani dyrektor, że moja szkoła, bo jak nie wiecie, to jeszcze raz to powiem, jestem absolwentem liceum. Agnieszka nie jest. Innego jest liceum. Ja jestem dumny, że jakiś sposób los spowodował, że cokolwiek to znaczy, jestem organem założycielskim dla liceum ogólnokształcącego w Żyrardowie, jako prezydent Żyrardowa. Słuchajcie, więc
jakiś taki powrót do tej szkoły w trochę innej roli dla mnie jest. Ale to jest wielka duma z tego, kiedy ja się dowiaduję, że to moje liceum znowu jest tą szkołą z tą srebrną tarczą. Bo w życiu doświadczyliście już tego, samo nic nie przychodzi. Nie ma czarodziejskich zaklęć, jest pod wysiłek łzy, ciężka praca, która potem jest nagradzana. I tych nagród, słuchajcie, z całego serca wam życzymy, z moją małżonką. Nie będę się rozwodził w tej chwili o egzaminie maturalnym, na to to przyjdzie pewnie czas. Ja tymczasem życzę wam przede wszystkim miłej i udanej zabawy. Ten wieczór dzisiaj należy do was, do waszych rodziców. Duże brawa dla was. I pozwólcie, że w podziękowaniu za to, że tutaj możemy być razem, złożę na ręce waszej wspaniałej pani dyrektor tę oto wiązankę kwiatów. Dziękujemy jeszcze raz panu prezydentowi za miłe słowo. I aby nie być dłużnymi, też mamy dla pana prezydenta i jego małżonki bukiet kwiatów. I w tym miejscu chciałbym jeszcze raz w naszym imieniu podziękować pani dyrektor Wydziału Edukacji, pani Wieczorkiewicz-Tkacz za obecność, dla której również mamy bukiet kwiatów. Chcielibyśmy podziękować po prostu jeszcze raz pani wicedyrektor, pani Agnieszce Przyjankowskiej, która jest również dzisiaj z nami. Brawo. I zaprosilibyśmy teraz na scenę reprezentantkę Komitetu Studniówkowego Rodziców, która przygotowała dla nas kilka słów. Panie prezydencie, pani dyrektor Wydziału Oświaty, pani dyrektor, pani wicedyrektor szkoły, wychowawcy, nauczyciele, przedstawiciele mediów, zaproszeni goście, drodzy rodzice, rodzino, przyjaciele, młodzieży, dzieciaki nasze kochane, misiaczki takie. Słuchajcie, ja mam ogromną przyjemność dzisiaj móc wygłosić kilka słów w imieniu rodziców tych prawie 150 przyszłych maturzystów Liceum Ogólnokształcącego imienia Stefana Żeromskiego w Żyrardowie. To jest przyjemność, ale też wielka odpowiedzialność, ponieważ w kilku słowach trudno jest zebrać ogrom wszystkich uczuć, myśli i tej miłości, którą dzisiaj do was czujemy. Bo to, co w naszych głowach i sercach, to naprawdę tam buzuje. Myślę, że tak jak i u was, tak i u nas. Że ta miłość i szacunek i wdzięczność za waszą edukację, to tyle energii tutaj w tej sali, że pewnie byśmy oświetlili cały pałac w Radziejowicach albo i całe Radziejowice. Ale postaram się tak króciutko, bo widzę, że już jest ciepło i każdy czeka na to hasło Poloneza czas zacząć, tym bardziej, że dla większości z was to będzie pierwszy w życiu Polonez, bo nie dane wam było go zatańczyć na zakończenie ósmych klas, więc tym bardziej jest to dzisiaj ważny moment. Ale też chciałam wam powiedzieć, że tak jak dla was dzisiejszy dzień i matura, i koniec liceum, czyli nauki i edukacji w szkole średniej, jest takim milowym krokiem ku dorosłości. Tak głupio mi, że z tyłu nie widzą. Tak dla nas, rodziców, ten dzisiejszy dzień i matura, i wasze zakończenie edukacji w szkole średniej, to jest sprawdzian. To jest sprawdzian tego, jak wykonaliśmy nasze najważniejsze zadanie w życiu, czyli zadanie bycia rodzicem.
Czy odpowiednio was przygotowaliśmy do tego życia? Czy daliśmy wam narzędzia? Czy macie twarde kręgosłupy moralne i czy sobie poradzicie? My się o to naprawdę boimy, więc wybaczcie, jak czasami was ciśniemy, czasami mówimy, żebyście się jeszcze mocniej uczyli, ale takie jest po prostu nasze zadanie. My was kochamy niezmiernie, natomiast takie mamy zadanie, ale tutaj od wszystkich rodziców obiecuję, że dzisiaj wam odpuszczamy. Do poniedziałku. W poniedziałek. Mam nadzieję, że ta studniówka i ten bal będzie takim oddechem dla was i że zmobilizujecie się do tego, żeby odpowiednio wykorzystać te 114 dni, no dobra 112, na naukę, tak żebyście na tej mecie osiągnęli jak najlepsze rezultaty, żeby one były satysfakcjonujące i zapewniały wam spełnienie waszych marzeń. Ja też już mówię, żeby nie przedłużać, bo pewnie bym tak mogła długo, to przeczytam tylko króciutkie podziękowania. Początek liceum to czas izolacji i zdalnego nauczania. Dlatego jesteśmy dumni, patrząc, jak przystosowaliście się do zmieniającej rzeczywistości. Dobrze wykorzystaliście pozostały wam w murach szkolnych czas, poznając siebie, nawiązując relacje i tworząc piękne wspomnienia. To wszystko nie udałoby się, gdyby nie praca i zaangażowanie pracowników oświaty. W imieniu rodziców klas czwartych serdecznie dziękujemy organowi prowadzącemu, czyli panu prezydentowi, pracownikom Urzędu Miasta, pani dyrektor i pracownikom Wydziału Oświaty za wsparcie finansowe i organizacyjne szkoły. Oczywiście prosimy o więcej, prawda pani dyrektor? Tak, prosimy o więcej. Radzie Miasta za coroczne zatwierdzanie budżetu, w dużej części wypełnionego pozycjami związanymi z oświatą, kulturą i sportem. Drodzy państwo, środki zainwestowane w edukację nigdy nie są źle zainwestowanymi, ponieważ inwestycja w człowieka to najważniejsza i najlepsza z możliwych, a inwestycja w młodego człowieka to inwestycja w naszą przyszłość. Poza tym ci młodzi ludzie to wizytówka naszego miasta, więc warto w nich inwestować. Dziękujemy również dyrekcji szkoły, wychowawcom, nauczycielom oraz pracownikom wspierającym, o których naprawdę nie można nigdy zapominać, za dbanie o wykształcenie naszych dzieci, służenie radą, pomocą, opieką i wsparciem. Wiedzę posiadać może każdy, ale nie każdy ma pasję, otwarte serce i umysł, aby się nią dzielić. Wierzymy, że umiejętności zdobyte dzięki państwa zaangażowaniu zaprezentują nie tylko na zbliżającym się egzaminie dojrzałości, ale także na dalszych etapach edukacji, otwierając naszym dzieciom drogę do realizacji najbardziej ambitnych planów. Jako rodzice nie mamy wątpliwości, że to, kim są nasze córki i nasi synowie, którzy dzisiaj wyglądają obłędnie i myślę, że powinniśmy my, rodzice, dostać szóstkę z opieki nad nimi, bo naprawdę udało się. Dotrwali do tego momentu. Ja dzisiaj nie mogę od nich oderwać wzroku, bo są po prostu pięknymi kobietami i przystojnymi młodymi mężczyznami. Natomiast to również jest wasza zasługa. Dlatego w tym wyjątkowym dniu dziękujemy wszystkim pedagogom i pracownikom szkoły za towarzyszenie naszym dzieciom w trakcie tej czteroletniej podróży i życzymy radości ze zwycięstwa na mecie w maju. Serdecznie dziękujemy również pani Adriannie Adamiak-Kwietniewskiej i pani Katarzynie Zagrajek za przygotowanie pięknego pokazu Poloneza, który niedługo zostanie naszym udziałem, tak będziemy się mogli nim cieszyć. Młodzieży, ale w ogóle to brawa najpierw dla nauczycieli organu prowadzącego. Młodzieży kochana nasza, studniówka to nie tylko tradycja, ale również wydarzenie, które pozostaje w pamięci do końca życia. Od was, nasi najdrożsi, zależy, jakie wspomnienia będą się wiązały z dzisiejszym balem. Dlatego w imieniu rodziców życzę wam wspaniałej zabawy. Niech ten wieczór będzie pokazem młodzieńczego entuzjazmu, festiwalem radości i przyjaźni.
Cieszcie się każdą chwilą, bo to jest jedna z ostatnich w takim gronie. Nigdy nie zapominajcie, że każdy z was, każdy absolutnie, jest niepowtarzalnym, wyjątkowym i bardzo wartościowym młodym człowiekiem o nieograniczonych możliwościach. I tak na koniec już naprawdę, obiecuję, mamy takie 5 złotych zasad na przyszłość dla was. Po pierwsze, miejcie odwagę marzyć i wyznaczać cele, ale też znajdźcie w sobie determinację do działania, bo bez pracy nie ma efektów. Po drugie, cieszcie się każdą chwilą, tak aby cel był jedynie ukoronowaniem pięknej przygody, jaką przeżyjecie w drodze do jego osiągnięcia. Po trzecie, jeśli spotka was coś przykrego, a może tak się zdarzyć w życiu, to nie traktujcie tego jak porażki, lecz jak element nauki i doświadczenia. Wyciągnijcie wnioski, zostawcie to, co złe za wami i idźcie do przodu po swoje. I po czwarte, pamiętajcie, aby nigdy nie krzywdzić drugiego człowieka. Szanujcie zasoby i środowisko. One wam za to odpłacą. Po piąte, kochajcie i doceniajcie przede wszystkim siebie, zachowując równowagę we wszystkich dziedzinach życia, bo dzięki temu będziecie szczęśliwi. I niech to przesłanie towarzyszy wam w dorosłym życiu, dając siłę i odwagę do działania. A my was będziemy zawsze kochać. I za Agnieszką Osiecką zanudźmy, niech żyje bal, bo to życie, to bal jest nad balem. Miłej zabawy. Dziękujemy bardzo za takie piękne i wzruszające słowa. A teraz to my, drodzy rodzice, chcielibyśmy podziękować wam. I mogę się założyć, że wielu z was tutaj stoi, patrzy na swoje malutkie dzieci, a może już wcale jednak nie takie malutkie, które stoją na parkiecie w pięknych strojach, pięknych fryzurach i makijażach i za chwilę dostaną hasło, że już mogą zaczynać tańczyć. Powiem wam szczerze, że ja też tutaj stoję, patrzę na wszystkich wokoło i zastanawiam się, to już teraz? Że to już teraz jest nasza studniówka? Że zostało te równiutkie 114 dni do matury? Już mamy zacząć odliczać? Brzmi to nierealnie, ale chyba jednak to prawda. Także dziękujemy wam bardzo serdecznie, a szczególnie tym rodzicom, którzy zaangażowali się do przygotowania tej studniówki. Bo gdyby nie wy, drodzy rodzice, to nie stalibyśmy teraz na tak pięknej sali. Także należą wam się ogromne, ogromne brawa. Takie same brawa należą się również naszym wychowawcom, którzy zjedli nie jeden worek soli z nami. Naprawdę nie jeden. I teraz kolejno proszę ogromnymi brawami nagrodźmy naszych wychowawców. Wychowawczynię klasy 1 A, panią profesor Barbarę Starus. Chyba powiedziałam klasy 1. Czwartej, tak. Czyli jednak ten czas za szybko leci. W takim razie 4 A. Tak. Podziękować dwóm wychowawcom 4 B. Pani Danucie Paluchowskiej. Brawa. Oraz pani profesor Agacie Szostakiewicz-Gołdek. Wychowawczyni klasy 4 C, pani profesor Dorocie Mińkowskiej. Wychowawcy klasy 4 D, profesorowi Sławomirowi Maszewskiemu. Oraz wychowawczyni klasy 4 E, pani profesor Ewie Trzaskowskiej.
Ale moi drodzy, to nie koniec nauczycieli. Mamy jeszcze takie same piękne bukiety kwiatów dla naszych dwóch WF-istek, bez których nie moglibyśmy dzisiaj tutaj stanąć i za chwilę zaprezentować Państwu pięknego tańca. Także podziękujmy jeszcze raz pani profesor Adriannie Kwietniewskiej oraz pani profesor Katarzynie Zagrajek. A teraz na scenę zapraszam panią dyrektor, Beatę Sawicką. Drodzy państwo, bardzo proszę, tylko kilka słów. Poloneza, czas zacząć.
Thank you.
Dziękujemy, dziękujemy Państwu serdecznie za obecność, za to, że byliście tutaj z uczniami, ze studniówkowiczami. Dziękujemy, drodzy goście. Yeah, right, picture that with a Kodak. Or better yet, go to Times Square, take a picture of me with a Kodak. Took my life from negative to positive, I just want y'all to know that. And tonight, let's enjoy life. Pitbull, Naya, Neo, that's right. Sexy, tell him, hey, give me everything tonight. Give me everything tonight. Give me everything tonight. Give me everything tonight. Take advantage of the night, cause tomorrow I'm off to do battle, perform for a princess. But tonight, I can make you my queen and make love to you endless. It's insane the way the name growing, money keep flowing. Hustlers moving silent, so I'm tiptoeing, so keep blowing. I got it locked up like Lindsay Lohan. Put it on my life, baby. I'll make it feel right, baby. Can't promise tomorrow, but I promise tonight. Excuse me, and I might drink a little more than I should tonight. And I might take you home with me if I could tonight. And baby, I'ma make you feel so good tonight. Cause we might not get tomorrow. On top of your girl. What I'm involved with is deeper than the Masons, baby, baby, and it ain't no secret. My family's from Cuba, but I'm an American.
want you in my life, and I wanna love you. I will never make you cry. Sweating, baby, sweat, baby, sex is a Texas drug, me
daylight savings time. You and me, baby, ain't nothing but mammas, so let's do it like they do on the Discovery Channel. You and me, baby, ain't nothing but mammas, so let's do it like they do on the Discovery Channel. You and me, you and me. The kind you clean up with the mop and bucket, like the lost catacombs of Egypt. Only God knows where we stuck it. Hieroglyphics, let me be specific. I wanna be down in your South Seas, but I got this notion that the motion of your ocean means more craft advisory. So if I capsize in your thighs, I die B5. You saw my battleship, please turn me on. I'm Mr. Coffee with an automatic drip. So show me yours, I'll show you mine. Two time you love it, just like Lyle, and then we'll do it doggy style, so we can both watch X-Files. You and me, baby, ain't nothing but mammas, so let's do it like they do on the Discovery Channel. You and me, baby, ain't nothing but mammas, so let's do it like they do on the Discovery Channel. You and me. Palmy pinki, zapuść błąd, a obok on.
ona jak słońce gorąca. Gram tysiąc tylko wydaje. Hiszpania pali, Włochy hapaje. Zamykaje, bawię się życiem. A może wam mogą wdawać na płycie. Mi widzicie, jest niezły, słońce pisze. Więc lecimy z tym, o, życie jak majka. W międzyczasie szybkie ogłoszenie. Kochani, już ruszyła wideobudka, fotobudka. Tam więc jeżeli ktoś jest chętny, to zapraszamy.
naked with a monkey, look like King Kong. Welcome to the crib, real fast, that's what it is with the women down here. All the shit, they don't play games, they off the chain, and they love to do everything and anything. And they love to get it in, get it on all night long. Słuchajcie, od teraz, od tego momentu obserwujemy was bacznie, ponieważ będziemy wybierać króla i królową dzisiejszej studniówki, jak i również króla i królową parkietu. Kochani, mamy dla was przygotowane fajne, mega fajne nagrody, tak więc warto się starać. Warunek jest tylko jeden. Trzeba być na parkiecie. No i oczywiście dobrze się bawić. A jak się bawicie? Ja nie słyszę, jak się bawicie? No już lepiej. Tonight's the night. Hey, let's live it up. Let's live it up. I got my money. Hey.
like on my god, like on my god. Jump out that sofa, come on, let's get off. Fill up my cup, drink. Mazel tov, L'chaim. Look at her dancing, move it, move just it. Take it off. Let's paint the town, paint the town. We'll shut it down, shut it down. Let's burn the roof. And then we'll do it again. Let's do it, let's do it, let's do it, let's do it. And do it, and do it, let's live it up. And do it, and do it, and do it, do it, do it, do it. Let's do it, let's do it, let's do it, do it, do it, do it. Here we come, here we go, we gotta rock. Easy come, easy go, now we on top. Feel the shot, body rock, rockin' don't stop. Lecimy w drugą stronę. Zatrzymujemy się, prawa ręka w górę i znowu. Hop. I lewa. Dobrze, dobrze, jeszcze. Świetnie. I prawa. Hey, i lewa. Hey, baby. I wanna know if you'll be my girl. I jeszcze, jeszcze raz. Teraz wy sami. Jeszcze wam pomogę, tak więc lecimy dalej. I lewa. Świetnie, jeszcze, jeszcze tutaj. Jeszcze, jeszcze. No i na koniec musicie dać radę sami. Hey, hey, baby. I wanna know if you'll be my girl. Na środeczek zapraszam, jak masz na imię? Wiktor. Brawo dla Wiktora. Chciałbym zaprosić jeszcze ciebie, jak masz na imię? Rosalia. Rosalia, brawo dla Rosalii. Jak masz na imię? Oliwia. Oliwia, zapraszam cię na środeczek. Brawo! I słuchajcie, tutaj jeszcze ten, który najgłośniej krzyczał. Jak masz na imię? Bartosz. Bartosz, zapraszam. Słuchajcie, oni zostają w tym momencie wyróżnieni, ale mam jeszcze dwie osoby. Jeszcze dwie. Uwaga, jak masz na imię? Weronika, zapraszam! Brawo! I tutaj, słuchajcie, o, jest! Szukałem cię, jak masz na imię? Filip. Filip, zapraszam, brawo dla Filipa! Słuchajcie,
za chwileczkę dostaną nagrody, wyróżnienia, ale zanim to jeszcze muszą sobie na nie zasłużyć. Uwaga, wiecie co im najlepiej wychodziło? Jeden ruch. Jak myślicie jaki? To ja, słuchajcie, zacznę, a wy dokończycie. Tylko tak, żeby było głośno i żeby wszyscy widzieli i słyszeli, okej? Okay? Tak więc uwaga. Hu! Jeszcze raz. Hu! I brawo! Ja już biegnę po nagrody. Mięta dobra na wszystko podobno, więc tutaj dla ciebie. Ta, z góry, tak. Tak. Tutaj uśmiech w raju. Matura bez stresu dla ciebie. Dla ciebie pastylki na szczęście. Przyjaciel przy kasie. Dlaczego by nie? A tutaj już nie będę czytał. I get off the train, baby, it's the truth. I'm like Inception, I play with your brain, so I don't sleep or snooze. I don't play no games, so don't get it confused, no, cause you will lose, yeah. Now pump it up and back it up like a Tonka truck. That badonkadonk is like a trunk full of bass on an old school Chevy, selling Trey Donkey Donk. All I need is some vodka and some chunky conk, and watch a chico get Donkey Kong. Baby, if you ready for things to get heavy, I get on the floor and act a fool if you let me. Lolly, don't believe me, just bet me. My name ain't Keith, but I see the way you sweat, man. L.A., Miami, New York, say no more, get on the floor. Dance the night away, live your life and stay young on the floor. Somebody drink a little Tonight we gon' be it on the floor.
nights like a walk. Don't mess away. Don't make a break, come take a break and go Malacca. Głośno. Nie pokazuj mi pierogu. Muzyka. I nawet jeżeli ty będziesz się bał, też tej wolności to ma.
się głośnika. To jest to, co Bóg jedynie ci da. Wiadomo, że ty młod będziesz widział to samo. Nie tylko wtedy, kiedy będziesz chciał cieszyć się tym, co ci dawno zabrano. Ja mówię, każdy jest wolny i tak. I wszyscy? Jak to polisman gdzieś ukuje. To co moje jest moje, co jara mnie. W razie co, nie wiem przecież jak i gdzie. Jak to polisman przeszukuje mnie. Przecież mam prawo nosić to co chcę. To co moje jest moje, co jara mnie. W razie co, nie wiem przecież jak i gdzie. Nowe pokolenie prosto z betonowych miast, gdzie holenderskie specyfiki wyczulają smak. Z pocięskich powiek obserwuję świat, gubię czas. Tak często ci go brak, jeszcze raz, jeszcze raz. To co moje jest moje, co jara mnie. Coś mnie tu trzyma i sprawia, że życie chcę. Muzyką stawiam most na drugi brzeg. Na wszystko lek, notabene wielki mały człek. Nadszedł nowy wiek, my w trzecie tysiąclecie z rapem. Prawdą jest rapem, nasz świat waszym światem. Dla ciebie wschodzi słońce, więc wolno spija. I kochani, powolutku szykujemy się do dedykacji dla nauczycieli. Już za chwilę, już niedługo zaczniemy od klasy 4A. Nasza kochani pani Basiu, dziękujemy, że jako wychowawczyni pokazała nam pani, jak ważna jest wytrwałość, kreatywność i praca zespołowa. Dziękujemy, że zawsze, kiedy tego potrzebowaliśmy, pani z nami rozmawiała i słuchała naszych problemów. Dziękujemy pani za wyrozumiałość, uśmiech i dobre serce. Dziękujemy za wszystkie porady i przekazaną wiedzę. Dziękujemy za każdą pochwałę i krytykę, która pomogła nam stać się lepszymi uczniami i ludźmi na dalsze życie. Sprawiła pani, że jesteśmy dumni z każdego dobrze rozwiązanego zadania. Nie ma piosenki, która oddałaby wszystkie gorące uczucia, jakie do pani żywimy, bo nikt nie ma tyle wdzięku, co pani. I dziękujemy pani za te 4 lata. I kochani, za chwileczkę dedykacja od uczniów, dedykacja oczywiście muzyczna, specjalnie dla pani. Ja bardzo lubię supę chmielną i wiem, że ty ją lubisz też. Trochę się wstydzę, ale wiem jedno, nie pożałujesz, gdy spotkasz mnie. Baśka, Barbara, hej! Baśka, Barbara, ho! Baśka, Barbara, chodź ze mną na browara. Baśka, Barbara, hej! Baśka, Barbara, ho! Baśka, Barbara, chodź ze mną na browara. Zjawiła się trochę zakręcona, od razu myśl, Baśka moja żona. Gdy złoty trunek uderzył do głowy, patrząc na ciebie, miałem jeden pomysł. Baśka, Barbara, hej! Baśka, Barbara, ho! Baśka, Barbara, chodź ze mną na browara. Baśka, Barbara, hej! Baśka, Barbara, ho! Baśka, Barbara, chodź ze mną na browara. Zróbcie, zróbcie hałas! Panowie, panowie, odbijamy! Basiu, nie żałuj, daj się cała. Hej, hej! Baśka, Barbara, hej! Baśka, Barbara, hej! Baśka, Barbara, chodź ze mną na bara, bara. Baśka, Barbara, hej! Baśka, Barbara, hej! Baśka, Barbara, chodź ze mną na bara, bara. Ale Basiu, to nie tak jak myślisz. Baśka, no proszę, nie bądź taka. Ściskamy, ściskamy kółeczko.
Wszyscy do środka, ściskamy wychowawcę! Wielki, wielki przytulas. Klasę B zapraszam tutaj do nas bliżej, chodźcie. Chcielibyśmy pani bardzo podziękować za, mimo to, że ta przygoda nasza z panią jako wychowawcą była krótka, to chcielibyśmy bardzo podziękować za te, za ten czas spędzony z panią. Szczególnie wycieczki. Wycieczki na pewno zapamiętam na długo. Z panią były jeszcze lepsze niż z panią Danutą, mimo że stawka była już naprawdę wysoko, to bawiliśmy się przednio i ten czas był naprawdę zapamiętamy na wiele lat życia. Ja chciałbym pani podziękować za ten cudowny czas oraz wszystkie wycieczki, które te były. Będą niezapomniane oraz jak będę patrzył na liceum z upływem lat, to będę to najbardziej mile wspominał, te wycieczki z panią. Naprawdę cudowna organizacja. I mamy nadzieję, że ta piosenka pokaże, jak panią bardzo polubiliśmy przez ten czas. I specjalnie dla pani dedykacja. Oczywiście od wychowanków. Tyle było dni do utraty sił, do utraty tchu. Tyle było chwil, gdy żałujesz tych, z których nie masz nic. Jedno warto znać, jedno tylko wiedz, że ważne są tylko te dni, których jeszcze nie znamy. Ważnych jest kilka tych chwil, tych, na które czekamy. Ważne są tylko te dni, których jeszcze nie znamy. Ważnych jest kilka tych chwil. Zgubił nagle sens i w złe kręgi wpadł. Choć majątek prysł, on nie stoczył się. Wytłumaczyć umiał sobie wtedy, wtedy właśnie, że ważne są tylko te dni, których jeszcze nie znam. Ważne jest kilka tych chwil, tych, na które czekam. Poznać ludzi, których już nie znamy. Jak pozbierać myśli z tych nieposkładanych. Jak oddzielić nagle rozum swój od serca. Jak usłyszysz siebie w takim szumnym skercu. Jak rozpoznać ludzi, których już nie znamy. Jak pozbierać myśli z tych nieposkładanych. Jak odnaleźć nagle radość i nadzieję. Odpowiedzi szukaj, czasu jest niewiele. Ważne są tylko te dni, których jeszcze nie znamy. Ważne jest kilka tych chwil, tych, na które czekamy. Są tylko te dni, których jeszcze nie znamy. Ważne jest kilka tych chwil. Wielkie brawa, brawo! Kolejna klasa, klasa C. Czy jesteście gotowi? Pani profesor, chyba jesteśmy rekordzistami naprawdę, bo już wykończyliśmy dwóch wychowawców. A pani, jest pani naszym trzecim wychowawcą. Najdłużej pani daje z nami radę i mamy nadzieję, że jeszcze... Jeszcze chwilę pani z nami wytrzyma. I mamy dla pani taki oryginalny prezent. Mamy nadzieję, że się spodoba.
proszę się wsłuchać w tekst. I proszę nie oceniać zdolności wokalnych. Madonna w trzeciej klasie zawróciła głowie tak dokładnie. Teraz rozumiem, to nie był błąd. Przeznaczeni sobie niech przesadnie. Dorcia! O, Dorcia! O, Dorcia! O, Dorcia! Idąc dalej, klasa czwarta D, jesteście może? Nie mogliśmy lepiej trafić z wychowawcą, bo no, profesor jest najlepszy po prostu. No, kto ma taką wiedzę z historii? Wszystkie ręce w górę dla profesora! I najlepszego. Dobra, przejdźmy do rzeczy. W listopadzie grałem w przedstawieniu, gdzie mogłem... gdzie mogłem grać naszego wychowawcę. I jestem z tego bardzo dumny, bo cała szkoła mnie nazywa przybranym synem pana Marzewskiego. Przyjaciel mój wyjeżdżał, mówi do mnie, masz tu klucze. Przez ten czas, jak mnie nie będzie, możesz mieszkać z nią u mnie. Wyjechał i nie było go przez tydzień, może dłużej. I dziewczyny, dziewczyny, my, o właśnie, odbijamy. Nie zamieniłbym tych paru dni za żaden skarb, za nic. Trasy brałem ją, koncerty, później cichy hotel. Obiad w mlecznym barze, spacer po bulwarze z nią razem. Autokar czeka, wiosło kładę, siada miękki fotel. To były najpiękniejsze chwile, nie zapomnę. Przyjaciele mówią mi, bracie, co ci jest? Nie żałuj nic, wyobraź sobie, że to był tylko sen. Obudź się i z nami chodź, skończyła się już noc. Gorący piasek parzy, oprócz nas na plaży pusto. Zwariowana kąpiel w morzu do utraty sił. Wieczory pełne marzeń, przeżytych wcześniej wrażeń mnóstwo. Nie zamieniłbym tych paru dni za żaden skarb, za nic. Przyjaciele mówią mi, bracie, co ci jest? Nie żałuj nic, wyobraź sobie, że to był tylko sen.
Najbliższe chwile nie zapomnę ich nigdy. Teraz trochę więcej piję, trochę więcej palę. O tak, to były najpiękniejsze chwile. Nie zapomnę ich nigdy. Moi przyjaciele mówią mi, bracie, co ci jest? Wyobraź sobie, że to był tylko sen. Obudź się i z nami chodź, skończyła się już noc. Ściskamy, ściskamy kółeczko do środeczka, zróbcie hałas! A jeszcze nie kończymy. Najlepszego na koniec, wisienka na torcie, kochani, wielkie brawa! Czwarta E, jesteście? Droga pani Ewo. Tutaj koledzy z klasy A byli bardziej przygotowani niż my. Natomiast mimo to chcielibyśmy pani bardzo podziękować za pani zaangażowanie, za pani pracę. Mimo wielu trudnych chwil w naszej klasie i tak jesteśmy niezmiernie wdzięczni i chcielibyśmy podziękować pani, dedykując pani piosenkę, która jest pośrednio związana z językiem polskim. Mamy nadzieję, że się pani spodoba i że przetańczy pani z nami całą piosenkę. Dziękujemy bardzo. Wychodź, Luchenko, wyjdź na wesele czas. Będą tam grały nam skrzypice, bęben, bas. A kto się nie daje, a kto nie napije, tego my dwa kije, na tego pomyje.
baby. I see ya. Bada bada bada. Bidi bidi bidi. Bada bada bada. Bidi 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 bidi. Bada bada bada. Bidi bidi bidi. É Alex Ferrari fazendo bada bidi. Então fazer assim ó, bara bara bara, bere bere bere, bara bara bara, bere 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 bere, bara bara bara, bere bere bere, é Alex Ferrari fazendo bara bere. Então fazer assim ó, bara bara bara, bere bere bere, bara bara bara, bere 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 bere, bara bara bara, bere bere bere, é Alex Ferrari fazendo bara bere. Cantando comigo mais ou menos assim. Bara, bara, bara. E com você? Bara, bara, bara. Só vocês, isso. Vai. Bara, bara, bara. Assim, ó. Bara, bara, bara. Bere, bere, bere. Bara, bara, bara. Bere, 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 bere. Całkiem nieźle wam idzie. Alegría Macarena, que tu cuerpo es para dar la alegría y cosas buenas. Hala tu cuerpo, alegría Macarena, Macarena. Hala tu cuerpo, alegría Macarena, que tu cuerpo es para dar la alegría y cosas buenas. Hala tu cuerpo, alegría Macarena, Macarena. About my boyfriend, the boy whose name is Vitorino. I don't want him, couldn't stand him. He was no good, so I. Now, come on, what was I supposed to do? He was out of town, and his two friends were so fine. Tu cuerpo, alegría, Macarena, que tu cuerpo es para dar la alegría y cosas buenas. Hala tu cuerpo, alegría, Macarena, Macarena. Hala tu cuerpo, alegría, Macarena, que tu cuerpo es para dar la alegría y cosas buenas. Hala tu cuerpo, alegría, Macarena, Macarena.
Dobrze, dobrze. Wszyscy idealnie równo. Baila tu cuerpo, alegría, Macarena, que tu cuerpo pa' dar la alegría y cosa buena. Baila tu cuerpo, alegría, Macarena, Macarena. Baila tu cuerpo, alegría, Macarena, que tu cuerpo pa' dar la alegría y cosa buena. Baila tu cuerpo, alegría, Macarena, Macarena. Macarena, que tu cuerpo es para dar la alegría y cosas buenas. Baila tu cuerpo, alegría, Macarena, Macarena. Całą noc nie musisz o nic się bać, to nasz noc. Trzeci sezon, ekipa, ej, ekipa, 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 ekipa. Gramy pod tym samym logiem, za ekipę skoczymy w ogień. Razem 2-4 na dobę, ludzie ci sami, choć miejsca są nowe. Nieważne chata czy hotel, zwiedzimy sobie razem cały świat. Pytasz co stanie się z domem? Dom będzie tam, gdzie będzie cały skład. Wielu nam życie upadku i czeka już tylko na dramę. A u nas twarze te same, fałszywi szybko wylecą za bramę. Szamie ich sobie jak ramen, u boku mam swoją damę. Z całą ekipą siedzimy nad ranem, czuję, że wszystko idzie zgodnie z planem, ej. Znowu jadę ze składem, wiem to jest dobry patent. Lecimy wszędzie razem, razem robimy papier. Każdy tutaj jest asem, same znajome twarze. Pytasz czym jest ekipa, to fabryka spełniania marzeń. Wierzę w głowę moich ludzi, nasze kroki, nasze ruchy. Nasze domy, nasze fury, nasze ciuchy, nasze bluzy. Ej, ekipa to nosi, ekipa to ziano kosi. Ekipa wydaje płytę, więc rzucaj ją typie tu dzisiaj u siebie na głośnik. Całą noc tańczy ze mną cały skład. To nasz los, tak to robi ekipa. Całą noc tańczy ze mną cały skład. Hakuna Matata, zobacz jak u nas to lata. To ciągła podróż dookoła świata. A obok mam brata i brata i brata. I kilka tych sióstr, czujemy luz. Robimy dum, gdy robimy ruch. W lecie jest szum, wraz młody duch. W ekipie rozumiemy się bez słów. To prosta nauka, nikt tu nie puka. Do marzeń drzwi, bo wchodzimy z buta. Spełniamy sny, to teraz i tutaj. Ty się nie rzucaj, tylko tego słuchaj. To nasza grupa, inna od reszty. Ej, nikt nie jest gorszy, nikt lepszy. W realnym świecie my robimy questy. Idziemy tam, gdzie nas niosą podeszwy, wierz mi. Dawni ludzie, nowe miejsca, z nimi się najlepiej czuję. W moim życiu ciągle fiesta, lecz nie chodzi mi o furę. Lubię, gdy jest cała reszta, bo razem idziemy w górę. Kamaro to czasu kwestia, teraz go nie potrzebuję, bo całą noc tańczy ze mną cały.
trwa. Całą noc tańczy ze mną cały skład. To nasz lot, tak to robi ekipa. Całą noc nie musisz o nic się bać. To nasz lot, trzeci sezon ekipa. Ej, ekipa, 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 ekipa. Nie muszę być wielki, by się tak czuć. Ekipą zawsze zagram jak z nut. Nieważne dom, plaża czy klub. Nie patrzę w tył, idziemy w przód. Nie idziemy w dół, idziemy do góry. Z nami jest mura, nad nami chmury. Robimy ruchy, przebijamy mury. Wrzucaj te traki już teraz do fury. Ej! Zobacz jak wjeżdżam urciks. Włosy mam niczym Woolpix. Choć tak wiele nas różni. Tworzymy tu spółkę do spółki. Ja łapiemy sny, najwyższa pora. Otwieram drzwi, ale homora. Taki mam styl. Jeśli mam drink, to wódka i cola. Zaczynaliśmy od podstaw, zobacz jak teraz to lata. Nasza drużyna jest naprawdę mocna, ja to przecież tej drużyny tata. Od losu nikt nic nie dostał, to wszystko to ciężka praca. To nasza banda, pozdrawiam NASA, zwiedzimy kosmos jak zabraknie świata. Miałem być zakochanym w sobie, no jednak się stało. Nie zagrało mi coś w głowie, do każdego czułem żałość. Zmieniłem na diamenty, co ZUS leciało. Nadal wiem jak się prowadzić, nic nie robić i mieć ciało. Popatrz, szereg gości nadal w to gra. Rekrutuję pacjentkę, by liczyła mi gła. Bo nie piszę na kartę, bym wyciął cały lach. Nadal patrz na nas. A ty patrz na nas, kiedy z życia robię mówi. Wiem, że ona lubi róż, ale nie chodzi o tusi. Kuku, mamy grę gus, niech nas policja nie budzi. Kiedy wchodzę w klub, robię zwód, żeby uderzyć mój dance. Nowa kiki rzuca tym, kiedy liczy moje. Nowe oprawki Celine, właśnie przyleciały z Friends. Moje stylo magnifique, mam na sobie nowy swag. Head dostałem, a to nic, biorę 200. Tyle gołdy w całym mieście. Nasz team outside, no bo mamy te pieniądze. Jak chcesz coś zarzucić, musisz złapać mnie za rękę. Ja coś zarzucę i cię złapię za coś jeszcze. Mam zdrowie, mam humor, wymień coś, czego mi brak. Ja nie przyjmę twoich rad i tak zrobię to na opak. Szafa pęka mi od drogi szmat, za mną drogi szmat. I jak kręcimy balet, nie ma miejsca tu dla opak. Miałem być zakochanym w sobie, no jednak się stało. Nie zagrało mi coś w głowie, do każdego czułem żało. Zmieniłem na diamenty, co ZUS leciało. Nadal wiem jak się prowadzić, nic nie robić i mieć ciało. Popatrz, cztery gości nadal w to gra. Zakrutuję pacjentkę, by liczyła mi gła. Bo nie piszę na kartę, bym wyciął cały lach. Nadal patrz na nas. W naszym mieście więcej wody jest niż płynie wody w Nilu. Trzymamy się na fali, dla nas to sezon przepływu. Wydaje więcej na dziary niż ty zarobisz w rok. I nie boję się przyszłości, no bo ciągle rośnie przychód. Ona się kwada latem, nie martwię się o kasę. Nie przejmuję się czasem, on się boi ona. Ja zostawiłem handel i zostawiłem hantle. Nie skończy się balet do mojego zgona. Buja się cała sala, od lewej do prawej, dobra wie jak katamara. To nie było plana, ochtem tyle stopni, ja spaliłem jak arem. Być zakochanym w sobie, no i tak się stało. Czułem żałość. Zmieniłem na diamenty, co ZUS leciało. Nadal wiem jak się prowadzić, nic nie robić i mieć ciało. Popatrz, szereg gości nadal w to gra. Zakrutuję pacjentkę, by liczyła mi gła. Bo nie piszę na kartę, bym wyciął cały lach. Nadal patrz na nas. Ale stańczymy kaczuszki. I teraz uwaga, wszystkie kaczuszki robią kwa kwa. A teraz wszystkie kaczory. I kaczuszki. I kaczory, teraz. A teraz wszyscy razem. Nic nie robić, mieć nałogi,
kumelować gdzie się da. Oj da. Leniu chować, świat całować. Dobry panie, pozwól nam. Jedzie pociąg z daleka, na nikogo nie czeka. Konduktorze łaskawy, mylę nie do Warszawy. Jedzie pociąg z daleka, na nikogo nie czeka. Konduktorze łaskawy, mylę nie do Warszawy. O nie, 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 nie. Mylę nie do Warszawy. Nic nie robić, nie mieć zmartwień, chłodne piwko w cieniu pić, leżeć w trawie, liczyć chmury, gołym i wesołym być. A prywatnie być blondynem, mieć na głowie włosów las i na łóżku baldachimem robić coś nie jeden raz. Jedzie pociąg z daleka, na nikogo nie czeka. Konduktorze łaskawy, byle nie do Warszawy. W górę! Jedzie pociąg z daleka, na nikogo nie czeka. Konduktorze łaskawy, byle nie do Warszawy. Świetnie! O nie, 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 nie. Byle nie do Warszawy. Ponad to, co nas boli, co ośmiesza tylko nas. Wypić z wrogiem beczkę soli, dobry panie, pozwól nam. Nie oglądać wiadomości, paru gościom krzyknąć pas. Złotej rybce ogryzłości za to, co przyniosła nam. Jedzie pociąg z daleka, na nikogo nie czeka. Konduktorze łaskawy, byle nie do Warszawy. Jedzie pociąg z daleka, na nikogo nie czeka. Konduktorze łaskawy, byle nie do Warszawy. Nie, 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 nie. Byle nie do Warszawy. Nie. Nie, 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 nie do Warszawy. I zmiana stron do siebie, od siebie. I zmiana partneru. Raz, dwa, trzy, cztery. Do siebie, od siebie i zmiana stron. Do siebie, od siebie i zmiana partneru. Świetnie. Wręcz by powiedział idealnie. Od siebie i zmiana stron. Do siebie, od siebie i zmiana parteru. I dalej. Nooit mag ik een pintje drinken, nooit mag ik eens vrolijk zijn. Nooit kan ik iemand beschinken met een glaasje bier of wijn. Was ik nog, nog met mijn naam, er was ik nog met geweld. Thank you.
I brawo, rewelacyjnie! Urwał za się chłopiec stany, już podoba jej się świat. Chłopiec miły i udany, każdy patrzy na nim rad. Rywal kocze i wstążeczki tu wirują także ach. Serce wie się do poleczki, niech tam matuś będzie zła. Matula mnie obije, niech się gniewa, co mi tam. Kiedy tańczę, wiem, że żyję, póki mi kapela gra. Ta muzyka światem kręci, choćbyś nie chciał, ruszysz w tan. Serce rwie się do poleczki, niech tam matuś będzie zła. Make me feel good.
the jam. Say I can feel it. You know you can. I've got my groove on and I'm ready to go. Check out my ride, girl, but don't touch my radio. Don't you know, pump it up, you've got to pump it up. Don't you know, pump it up, you've got to pump it up. Don't you know, pump it up, you've got to pump it up. Don't you know, pump it up, you've got to pump it up. Jak zigzag McQueen tutaj lecę. Złoty tłok i złotą kietę. Moja suczka w Porsche 99911. Szybki jak błyskawica, czerwony jak Rosja. Life is highway, I'm gonna drive it fast, 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 fast. Co powiedziałabyś na nockę o mnie? Mógłbym ci kupić bardzo ładną suknię. Za kolejnym razem już jakoś pójdzie. Bo lubisz pieniądze, a ja pieniędzmi się zajmuję głównie. Piszę na pager, ta fura to Bentley. Korona na głowie, koronka w sukience. Gdy robię kawałek, gdy robię se film, wystawiam kolejną fakturę, bo kwit musi się zgadzać jak podatek PIT. Bo rząd bierze procent za każdy mój bit. Jestem fris, czuję się jak król. Czasami jestem w Forbesie, w portfelu nigdy nul.
nie, nigdy nul. Robię farty tak wielkie, że nie pomieści je mój dom. Jak zygzak McQueen tutaj lecę. Złoty tłok i złotą kietę. Moja suczka w Porsche 9911. Szybki jak błyskawica, czerwony jak Rosja. Life is highway, I'm gonna drive it. Mam mój style, trafiam w każde gusta. Jak na szczycie mistrz, głowa nie jest pusta. Całkiem ładna jesteś, naturalne usta. Luz mam, zigzag, ej, jak zigzag. Jak zigzag, jak zigzag. Zęby mam jak zigzag, rzęsy mam jak zigzag. Złoty tłok jak zigzag, jak żakiet wchodzę. Nie goni mnie nawet policja. Policja, nie, nie. Nie goni, nie, nie. Policja, nie, nie. Nie goni, nie. Niżej, niżej, jeszcze dacie radę? Niżej, niżej. Jak zigzag McQueen tutaj lecę. Złoty tłok i złotą kietę. Moja suczka w Porsche 9911. Szybki jak błyskawica, czerwony jak Rosja. Life is highway, I'm gonna drive it fast. I Wiesio zapraszam. Ona niby tak grzeczna, w tyle prosty, większy złotę. Sorry, ja muszę już skończyć, lecę podpisać umowę. No co tam, halo? Dzwoni kurier z banką, na stół wjeżdża kawior. Medi to nie anioł, bardziej faraon. Na noc, chcę tu zostać na noc. Czego mówię, szalo? Medi to nie anioł, bardziej faraon. Na sobie, nowy dres. Cały klub, buja się. Na sobie, nowy dres. Cały klub, buja się. Ona dba o mnie jak pielęgniarki. Prywatne show, trochę potańczy. W szufladzie trzymamy fajne zabawki. Zejdź trochę niżej, tata nie patrzy. Roluje jak koła do Kali Aurora. Ona prosi o autograf, lubi numery na schodach. Ona niby taka grzeczna, w DM-ach festiwa niegrzeczną wodę. Sorry, ja muszę już kończyć, lecę podpisać umowę. No co tam, halo? Dzwoni kurier z banką, na stół wjeżdża kawior. Medi to nie anioł, bardziej faraon. Na noc, chcę tu zostać na noc. Grzechą mówię, szalom. Medi to nie anioł, bardziej faraon. Na sobie, nowy dres. Cały klub, buja się. Na sobie, nowy dres. Cały klub, buja się. Robię triki z Klaudią, ona robi z Pamelą. Zakręcę butelką, nie czekajcie na welon. Ale to buja, leje się woda. Powtarzajcie teraz kroki króla. No co tam, halo? Dzwoni kurier z paką, na stół wjeżdża kawior. Medi to nie anioł, bardziej faraon. Na noc, chcę tu zostać na noc. Grzechom mówię szalom. Medi to nie anioł, bardziej faraon. Na sobie nowy dres. Cały klub buja się. Na sobie nowy dres. Cały klub buja się. Ale to buja, leci mi woda. Powtarzajcie teraz kroki króla. Będziemy wybierali króla i królową studniówki. Będzie polegało to na tym, że my typujemy 4 osoby i wy też typujecie 4 osoby. I z tych 4, 8 w sumie osób wybierzemy 2, czyli króla i królową. Jako pierwszą chciałbym wyróżnić... Jak masz na imię? Słucham? Kasia! Kasię, brawo dla Kasi. O, jest, w białej sukience koleżanka, chodź, zapraszam. Jak masz na imię? Olka. Brawo dla Olki. A wy kogo typujecie? Zapraszam Kaję. Oliwia. Zapraszam Oliwię. I jeszcze jedną
I jeszcze dwóch panów teraz typujemy, dwóch panów. Jak masz na imię? Mateusz! Mateusz! Brawo dla Mateusza! I jeszcze jeden pan. Który pierwszy usiądzie, ten... O jest, dobra, mamy. Jak masz na imię? Jakub! I Jakub, i Jakub. Dobra, słuchajcie, mamy tutaj ośmioro faworytów do uzyskania tytułu króla i królowej dzisiejszego balu studniówkowego. Wybór będzie polegał na tym, że jeżeli uważacie, że dana osoba powinna zostać tym królem czy królową, stajemy w rządeczku za daną osobą. Czas start! I uwaga, zaczynam odliczanie. 3, 2, 1 i stop. Nie przemieszczamy się, nie przemieszczamy. Okej, słuchajcie, ja już widzę prawdopodobnie, kto wygrał. Chciałbym się tylko upewnić. Jak masz na imię? Przypomnij jeszcze nam. Jakub! Jakub. I? Olka! I Olka, chodź, zapraszam was do nas. Zapraszam was tutaj na podeścik. Zostaniecie udekorowani. Jeszcze raz wielkie brawa dla nich! Jeszcze raz wielkie brawa dla nich, słuchajcie. Mamy również dla was nagrody, proszę bardzo, dla króla. Tylko proszę cię, nie otwieraj go teraz. Mówili, że nie kłamie tutaj nikt. Obiecali nam i studniówkę lecimy, bawimy się. Mówili, tak czasami musi być, żeby było. Jest, a jest lepiej, gdy nie ma. Witajcie w naszej bajce, gdzie nigdy nic na zawsze, dopóki czas nadzieja trwaj. Tu wszystko jest możliwe, zwierzęta są szczęśliwe. Zatrzymaj świat, póki jeszcze trwa. Niech nikt już nie zna głodu. Niech w naszej bajce. Pisali dla nas dobry plan. Idzie wiosna, no patrz, nikt nie skarży się mamie. To jeśli możesz zmienić coś od tak, kilka serc, jeden głos, by odrobić zadanie. Witajcie w naszej bajce, gdzie nigdy nic na zawsze, dopóki czas nadzieją trwaj. Tu wszystko jest możliwe, zwierzęta są szczęśliwe. Zatrzymaj świat, póki jeszcze trwa. Niech nikt już nie zna głodu. Niech nikt nie czuje chłodu. Witajcie w naszej bajce. Zbudź ze snu. Coraz więcej w nas sił, by zburzyć mur. To już czas na nową bajkę. Usłyszałem,
życiu tyle bajek, ile znałem ludzi. Jeśli opowiem ci moją, no to za nie mówisz. Wszędzie bloki, na nich smoki, obok nasze wrzuty. Witam w mojej bajce, dawaj portfel i bebut. Popatrz, bo masz cały świat. Ty kochać, bawić się i spać. Ja lata, zmieniam grę i tańczę. Witaj się w naszej bajce. Se diga, vive usted su vida, que yo vivo la mía. Que solo es una, disfruta el momento. Que el tiempo se acaba y pa' atrás no viera. Bebiendo, Amelia, Tomek, Filip, Igor. Jesteśmy z Matwiza! Ulubionym wspomnieniem jest wycieczka do Karpacza. Natomiast moim ulubionym wspomnieniem jest wycieczka na biwak survivalowy, gdzie nauczyliśmy się wielu umiejętności przetrwania w terenie, ale najlepiej z niego wspominam kąpiel w błocie. No i oczywiście każda lekcja matematyki również. Dokładnie. Moim ulubionym wspomnieniem jest wycieczka do Czech. Dzień dobry, jesteśmy klasą czwartą bez Czerwoniaka. Chcielibyśmy pozdrowić wszystkich, mamy tatę i rodziców, a przede wszystkim panią Danusię Paluchowską, którą bardzo uwielbiamy. Naszym najlepszym wspomnieniem definitywnie była wycieczka w Bieszczady, ale także pozostałe wszystkie. Natomiast najlepsze było rzucanie jajkami. Hejka, z tej strony dziewczyny z czwartej C. Najlepsze wspomnienie. Myślę, że były to kajaki z panią Dorotą Minkowską. Serdecznie pozdrawiamy panią Dorotkę i panią Joannę Kluczek. Z panią matematyka jest the best. Pozdrawiamy Dorotę Minkowską, panią Joannę Kluczek i wszystkich naszych nauczycieli klasy czwartej C. Dobrze, kochani. Dla profesora i dla nas z przyszłości. Pozdrawiamy siebie z przyszłości i klasę D z przyszłości, a w ogóle to Czerwoniak też pozdrawiamy z przyszłości. Jesteśmy z wami i prezes chce coś powiedzieć. I żeby jak najwięcej osób pan profesor Maszewski wychował. Życzę wszystkim tutaj maturzystom, ale nie tylko, i wam, przyszłym pokoleniom, żebyście się spełniali i dążyli do celu. Dziękujemy, humaniści górą! Siema, jesteśmy z czwartej E. No ja jestem Daniel Troszko. Ja jestem Asia Nowak. Ja jestem Klaudia Wysocka. Ja Gabriela Szymańczak. Ulubioną częścią właśnie Czerwoniaka, jaka tutaj była, to są właśnie lekcje języka polskiego, a szczególnie teksty naszej ukochanej wychowawczyni. Panistki naszej, pani Ewy Trzaskowskiej, tak, którą całym sercem kochamy. I pozdrawiamy serdecznie. I pozdrawiamy. To moim takim ulubionym tekstem to jest: czy on komuś przeszkadza? Czy ja komuś przeszkadzam? Czy ty wszystko umiesz? Chcesz się zamienić? Zobaczymy, jaką masz wiedzę, a raczej brak. Toalety, pada pytanie, czy znasz potop i wtedy środek trzeba iść do toalety, to takie auto, tutaj, ja się tutaj wypowiadam za swoje, ponieważ tego doświadczyłam. No me importa lo que de mi se diga, vive usted su vida, que yo vivo la mía, que solo es una, disfruta el momento, que el tiempo se acaba y pa' atrás no verá, bebiendo, fumando y jodiendo, sigo vacilando de party todos los días. Mi cielo, for cielo, de rol en plan. Beba y agua pa' la seca, todo el mundo en patilla en la discoteca.
będziemy tą szkołę wspominać przez bardzo długi czas. Jak familiadzie! Pozdrawiamy! Pozdrawiamy wszystkich z Czerwoniaka.